witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lortek, a to jest The Panic of Isaac Community Remix. Kolejny odcineczek z naszego moda, czy też modu, chyba moda, tak powinno się mówić. A dzisiaj polecimy sobie Home Blue Baby. A to dlatego, że jest troszeczkę więcej szans na dropnięcie slow heartów, więc myślę, że powinno być nim łatwiej. Takie odnoszę wrażenie, bynajmniej. Wystarczy zachować ostrożność tylko i ich nie tracić. Sprawdźmy, co to za pilsa. Pretty Fly, jak najbardziej pierwsze itemy defensywne się pojawiają. Bardzo, bardzo, bardzo potrzebne w postaci, jaką jest Blue Baby. Sprawdźmy, co jest w Treasure Roomie. Jest teleport, być może się przyda na jakąś arenkę bądź cokolwiek. Pamiętajmy, że teleport nie jest w stanie przeteleportować nas do Devil Roomu bądź Error Roomu. Zostawimy sobie ten teleport, bo i po co go używać w tej chwili. Może będzie jakaś stosowniejsza okazja. Tam jest Secret Room, nie mam niestety bomby żadnej. I mam pierwszego bossa, Duke of Flies, tego troszeczkę hardszego. Mam nadzieję, że sobie z nim jakoś poradzimy. Od góry go pykać i będzie gitara. Powinno być całkiem okej, tych się pozbywać jak najszybciej. No nie mam bomby, żeby go szybciej zgładzić. Byleby nie zerwać jakoś głupio. Tylko go kantować tak. Mogę się przedostać do niego i go uderzyć. Powinienem być w miarę bezpieczny, ale jak najszybciej mu zneutralizować te muchy. Stankerska dziwka mała. Raz, dwa. Tego jeszcze raz. Tego dwa. God damn, no nie pozwala mi podejść do siebie. Trzeba go zajechać. O! O, ładnie. Nie, nie udało się. No i niestety zerwałem. To przykre trochę. Ale ciężko z takim damage'em go rozdrzebać, nie? Może to jest możliwe, nie? No zaraz właściwie padnie. O! Właśnie o to chodziło, mamy pół Soul Hearta wleciało, także dwa albo półtora serducha, jeszcze nie potrafię tego poznać. Mamy health up, god damn, do sklepu, no fajnie jak nie mam monet. No gdybym miał jeszcze... Nie chciałem w ogóle się teleportować, przez przypadek to zrobiłem. Gdybym miał tam bombę za 3, to jeszcze bym coś może ugrał. Curse of Darkness. Spoko. Ale mamy basemencik, także powinno być prosto. Mam nadzieję, że podleci jakiś itemek pod damage i będzie całkiem okej. Właśnie, to się przyda na rękę, ale to zaraz pójdziemy sobie na rękę ten teleport wykorzystać. A mamy mulligany. Bombowe? Czy nie bombowe? Muchowe. Fajnie. No i dobra, idziemy. O, Lucky Toe. Spoko. Da mi jakieś tam... może zwiększy szansę na jakieś chesty, nie? Więc jest spoko. Otwieramy, zabieramy i składamy. Treasure Room szukamy. Treasure Roomu szukamy. To się wszystko rymuje. Aż nie czuję, jak rymuje. No bomby się przydadzą, zdecydowanie. Na postać, jaką jest właśnie Blue Baby. Bo bez bomb nie ma szans. Bez kluczy nie ma szans. God damn, jeśli będę mijał... O, będę mijał treasure roomy, to jest słabo bardzo, nie? To po prostu robię reseta po tym. Właściwie już zrobię reseta. To nie ma sensu, nie? Stracić jeden treasure room na samym początku Blue Baby. To jest paskustwo.
prostu nie podeszło mi jakoś, to bo to ten początek nie podszedł mi jakoś. Nie podobał mi się. Nie podoba mi się, jak to mówił pan hemoglobina. Jakiś hopper, bombka. Ej, czemu nie przesunąłem tej bomby? Ale żołmul. Nie mogę przesuwać tej bomby? Przecież można było. Czy ja mam już jakieś zwidy? O! Może być. Ło, może być. Nice. All stats up. Spoko. Zawsze to damage. Te sacrifice roomy mnie irytują. Strasznie dużo ich. Ale muzyczka epicka. No i mamy bossa. Larry Junia. Jo! No go oklepiemy raz, dwa, nie? Byleby tu mi się nie wbił w jakiś sposób właśnie taki. Co za szuja, nie? No god damn... No przestań się cofać tak randomowo, bo mnie denerwujesz tym. Straciłem jednego soul hearta na tym gównie, nie? Że tak powiem. No dobra, mamy damage up. Tu raczej już nic, nie mam co szukać. Sprawdzę w kupie, czy coś jest. Nie ma nic. No i lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy na Szczecin. Chyba się trochę wkopałeś, kolego. Tą muchę możemy zostawić. Ta będzie za mną latać. A tej wystarczy tylko dżebnąć raz i po sprawie. W kupie nic. Tutaj. Kurwa, to jest jakiś chore, znowu teleport. Oczywiście wezmę, bo lepsze od kupy. Można go tam w jakiś sposób wykorzystać. Na przykład na mamuśce się przeteleportować i tak dalej, etc, etc. Tymczasem w lewo, w prawo, w lewo. No już myślałem, że coś się przysmażyło, a tu nie, zboostowało, super. Dobra, ale nie powinno być źle. Jeszcze ten pająk, one są jakieś teraz dzikie, nie? Hopsają równo. Nie mam hajsu, nie mam bomby. Znowu nie mam bomby. Na Blue Baby słabo. Słabo, słabo, ale jest lepsze podejście, bo mam jakiś damage już, nie? No nie mogę trafić naprawdę w nic. A zwykłe serducha wyleciały. W górę, w górę. Bracia. Łop. Nice. Curse room. Zaryzykujmy. Sprawdźmy, czy to było opłacalne. Być może było. I teraz. Opa. Bad trip. Niekoniecznie. Health up. Wyszło na to samo. Przeteleportowało mnie do bossa. Właściwie tutaj chciałem być. High jumpów nie będzie, bo to monstro czarny. Będzie żygał i tak sobie hopsał do mnie. Będę szybko go zjeść, bo damage mam sowity. Nie będzie z nim większych problemów. Opa, poszedł. Dobra, mamy Terminal Hearta, mamy Pół Soul Hearta, mamy Range Up, Range Up weźmiemy. Najpierw wejdziemy tutaj. Necronomicon i Bloodlust. Żaden z ten item, z tych itemów mnie nie interesuje. To wezmę później. Bo nie wiem, jak to się rozłoży. No bo zresztą powinienem wziąć to od razu. Ale co mi tam. Jakaś arena, coś. O chuj, to jest kamień. Najpierw te najmniej groźne, a na końcu te najgroźniejsze. Op, ładnie. No sam się rozwalił, debil. No debil. Po prostu debil. Nic dodać, nic ująć. Mamy pilsę kolejną.
Czy to jest Bad Trip? Nie, to jest jakaś nie wiadomo pizza. Friends till the end. Super. Ładnie udało się rozwalić pierwszym strzałem pierwszej muchy. Mamy także arenę. Zobaczymy, co jest na arenie. Może jakiś nowy item. Może jakiś nowy item. Będzie fajnie. Użyję oczywiście teleportu, żeby się ewakuować stąd momentalnie. Pyk. Mogłem walczyć i ewentualnie liczyć na jakąś skrzynię po walce albo klucz, ale no, co mi tam. Mamy dwóch czempionów. Większych problemów z nimi nie będzie. Jestem od nich szybszy, mobilniejszy. Fajnie, kolejny Soul Heart. Gdzie tutaj jest tyle lepiej, że te szanse, no te Soul Hearty są jakby większe. Mi się przynajmniej tak wydaje, nie? Bo są te itemy łączone. Czerwone z serca z Soul Heartami, je także można podnieść, więc jest całkiem okej. Czy właśnie z Eternal Heartami, jak w tym przypadku. Ot. I tyle. Także myślę, że Blue Baby będzie łatwiejszy zdecydowanie. Kurczę, nie udało mi się. Nie lubię tego pokoju strasznie, nie. Ten z giszami jest jeszcze prostszy, ale ten już jest przesada. Fuck. Nie miałem zejść w dół jeszcze z trasy. Nie, udało mi się. Uff. Jakoś bez większych strat, ale już podziękuję za te pokoje. Już bym chciał jednak ich nie mieć. Jeszcze raz. Super. Super. Dobra, mamy teleport. Tam się udamy za momencik. Palasite. Taki sobie item, ale jak jest za darmo, jak najbardziej. Zawsze może w jakiś sposób zwiększyć nam damage, nie? Byleby Onidia Bolts nie brać. Zastanówmy się. Za jedną bombę, jeden klucz. Niekoniecznie. To był udany deal, ale... ale co zrobić? Dobra. Zejdziemy w dół, zobaczymy, co jest tutaj na dole. O, to są plujące. Nie pluj. Nice. Teleporcik naładowany. Prawdzie. O, jak ładnie to poszło na mnie. W prawo, tak myślę. Zobaczymy, co tutaj jest. O, wydrzepcie się na plecy. Póki jeszcze... możecie, super. Powinienem poszukać sekretnego pokoju. On może być gdzieś tutaj. Fajnie by było, gdyby był tutaj, a tutaj 10 monet. Nie, w takim razie go nie będę szukał. Bo nie ma to większego sensu, tracenie bomb. Taka bzdura trochę, nie? Na Blue Baby one są naprawdę bardzo ważne, więc... warto byłoby je zachować. Właśnie na takich przypadkach, kiedy mogę sobie wziąć choćby pół Soul Hearta. To się zawsze przydaje, zwłaszcza kiedy go tracę w tymże pokoju. Nawet ta bomba za pół Soul Hearta jest całkiem okej, nie? To nie jest najgorszy deal. Zawsze to jeden hit mniej, przynajmniej do czasu The Womp czy innych typów oponentów. Łopa. No i lecimy na bossa, zobaczymy, co to jest. Może pestilensik będzie jakiś. Albo coś w ten deseń. Dostanę mydło znowu. Łocie chuj. God damn. To się nam trafił, majster. Też nie powinno być jakichś większych problemów, bo w miarę ten damage sadzę mu, ale... powinienem właśnie tak rotować, żeby on nie spawnował mi nic na plecach, przynajmniej na razie. Teraz powinien zespawnić, bo się uchyliłem. Nie, nie zrobił tego. No dobra, już ginie. No. HP up plus shot speed. Najpierw oczywiście wejdziemy tutaj. Mamy jakiś nowy item. God damn, oczywiście zabierzemy go. Blood Oath. God damn. O co chodzi? Ręcz maksymalnie nam zwiększył. Czy to było opłacalne? Czy
Znaczy nie wiem czy maksymalnie, ale dużo, 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 dużo. W tym przypadku może... No zobaczymy. Zobaczymy, no takie dosyć dziwne, bo... Nie, w ogóle o co chodzi? Jestem tylko, mam jakąś czerwoną aurę. Czyżby może... Nie wiem o co chodzi, ale... Mam nadzieję, że tutaj będą dwa soulhearty. Ale fuks. Dobra, mam damage. Ładnie, ładnie, nie, nie jest najgorzej, nie? Myślałem, że go tu jakoś obiję, ale... Super, idźmy w dół. Nice, na razie idzie całkiem okej. To mi zwiększyło damage? Nie ogarniam za bardzo co to daje. Stoi ten pasywny, więc... Ale jakaś nówka funkiel, nie? O, niekoniecznie, panie. Niekoniecznie z tobą. Nie chcę ryzykować za bardzo za item z Devil Roomu nawet. Kurczę, nie najgorzej się to prezentuje nawet, bo damage mam bardzo spory. Wydaje mi się, że zwiększył mi range. Mogłem zobaczyć opis spela, ale nie zdążyłem jakoś. Spierniczej. Super. W dół. O, mulligany. Nice. One nie będą problemem. Może najpierw do Treasure Roomu, co? Tak mi się wydaje. Korzystajmy sobie, może nas przeteleportuje bliżej, tak się stało. Unikamy. Dobra, zaraz zobaczę co jest na tej arenie, wyczyszczę jeszcze jeden pokój przed Treasure Roomem. I będę wiedział wszystko. Ło, zerwałem, ale żal. Dobra. Dobra. Zobaczymy. Być może zaraz to zabiorę. Portable slot daje nam szansę walczenia z bossem kilka razy. No są oczywiście jakieś tam wytyczne co do tego, ale... Jest i taka możliwość. Bez Polaroida wchodzę. God damn, ale fuks. Kurczę, zapomniałem, na nim się nie opłaca pika. Bo nas nie leczy. Zostawię sobie tego teleporta, wiecie? Ale teraz... i tak wchodzimy do Shoalu, więc... Teoretycznie nie będzie mi potrzebny Polaroid. Generalnie Polaroid jest teraz itemem pasywnym. Więc... także to mogę sobie zabrać bez problemu ten Polaroid w razie czego, gdyby mi był potrzebny. No bo na Blue Baby jest naprawdę okej ten Polaroid. Na razie zobaczymy. O, nice. Dostałem mydło znowu. Shot speed up. No daje mi shot speed up i fire rate. Tak mi się wydaje po prostu. Nie mam żadnego pojęcia, ale ten fire rate jest taki przyjemny, że generalnie nawet się opłaca to brać. Dobra. Wow, Eternal Heart. Zabiorę. The Depths. O, wpadłeś kolego.
Nie masz szans. Dobra, HP up, teleport chip, do widzenia. Tepnęło mnie do bossa i jest nim Gish, więc Little Gish jak najbardziej się przyda. Ale sobie go cioram. Ten damage jest spoko. Powinienem unikać tego slowa przed jego jumpami ewentualnymi. Strzelił, nawet nie widziałem gdzie. Powinienem być troszeczkę niżej, żeby móc obserwować jego ruchy ewentualne. O! Wiedział mniej więcej gdzie uderzyć. Dobra, ale mamy Devil Room kolejny. Weźmiemy Little Gisha i zobaczymy co tutaj jest. Jest Nail i Spirit of the Night. Spirit of the Night, owszem, przydałby się, ale nie. Bo on ma efekt Onijo Board, czyli właściwie Parasite by się zlikwidował, więc się zdecydowanie nie opłaca tego brać. Idę szukać Treasure Roomu jakiegoś. Woli pery, wiedzą jak je kocham. Ale spoko, bo Parasite ładnie działa na nie. Dobra, nice. Tu idzie wejść po to. Zaraz spróbuję wam pokazać jak to zrobić. Nice. Okej. Mamy główko dzioby jakieś, chyba nie wiem co, jak to nazwać. Dobra, pyk, jeden poszedł. Z tej strony i z tej też. Nice, dostałem kluczyk, więc spoko. Na arenie już byłem, więc tutaj nic już nie ma. Dla nas, pozabierałem tam wszystko, pokradłem. Niczym cygan. Jo. Jak cygan kury, nie? O, ale fajnie działa ten Parasite. Tak nie doceniałem tego itemu. Czy on nie jest zły, ale w wielu przypadkach się go nie opłaca po prostu brać. Rzadko kiedy jest dostępny w Treasure Roomie czy gdziekolwiek. Dobra. Pyknijmy, trzy bombki za jedną jak najbardziej. No i w lewo. No i w górę. Szukamy Treasure Roomu. Przede wszystkim nie mam hajsów na... Zaraz będzie kolejny strzał z buziek, trzeba to uniknąć. Te lipery polikwidować, god damn, zerwałem i to dwa razy, bo przez debila się zablokowałem. Co za ciota. Bad trip niekoniecznie, on mi nic nie... Fuck, wlazłem tu, debil. No debil. Dobra, i tak nie będę chciał tego przedmiotu, więc sobie zabiorę tego Soulhearta. No, kocham to, nie? Dźwiękowo mogę sobie unikać buźki. O, mam Treasure Room, super. Oj, nie wiem jak ja to uniknąłem, ale tamten powinien spłynąć szybciutko. Zobaczmy co jest w tej skrzynce. A no już jakiś Soulheart. Nie, ale bomba plus klucz, opłacało się. Oczywiście zabiorę karty Tarota. Bardziej opłacalne. Whip. To jest pierwszy devs, więc spoko, użyjmy. The Emperor teleportuje nas do bossa. Pewnie będziemy mieć teleportów jeszcze dużo, więc sobie zdobędziemy na walkę z matką. A uniknął. Było ciężko, ale uniknął. No i fajnie, bo tick będzie działał tak, że zmniejsza HP-ki wszystkich bossów, więc będzie okej, nie? Kurczę, widziałem tą łzę, ale nie mogłem jeszcze ruszyć do przodu, dopóki nie rozwaliłem. Dopóki ta mucha wielka nie zmieniła trajektorii lotu jej. Jeps, wydrzebało. O! Nie powinienem się do tyłu cofać, ale zawsze o tym zapominam. To jest takie intuicyjnie, nie?
jak przed ultimate'em Morgany. Uciekamy zamiast po prostu zabić. Wow. Dobra, co to jest za pilsa, bo to mnie irytuje. Znaczy z miłą chęcią po prostu bym się dowiedział, cóż to jest. Balls of Steel, fajnie, fajnie, zwłaszcza jeśli w przypadku Blue Baby. Balls of Steel, jak najbardziej pozytywna pilsa. Znaczy na każdym postać jest pozytywna, ale na Blue Baby to już padaczka. Jakiś sklepik, coś w tym desenie? Czabery, to może boleć. Chyba, że zrobię to w miarę ostrożnie. Dobranoc. Coś wleciało, nic. Zaraz będzie kolejna karta, więc spoko. Treasure Room i Boss, tylko mnie interesuje i Boss Room. No i oczywiście Curse Room, właśnie w jakiś ten... jakiś w ten deseń, coś. Nice. Sprawdźmy, co jest w Curse Roomie. W Curse Roomie są troll bomby. No nie za bardzo mnie to interesuje. Straciłem jednego Soul Hearta, nie wiem, czy to było opłacalne. Zostawię te bomby, wiecie, może na jakiś Tinted Rock ewentualnie. Dobra, ocki. W tę stronę. Tu właściwie nic nie było oprócz tego Curse Roomu, ale damage mu zasadziłem, nie? Ale horror. Nice. Judas Tong niekoniecznie na postać jaką jest Blue Baby. Judas Tong zmniejsza nam koszty czerwonych serc, jakie ponosimy w Devil Roomie za kupą przedmiotów za deal z diabłem, więc na postać jaką jest Blue Baby to się nie opłaca kompletnie, a powinienem wykorzystać buźkę, żeby to rozwalić. Ale sprawdźmy, co tutaj jest. Troll bomba jakaś. Dobra, dobijmy tą fistulę już. Unikając trochę tych strzałów. No ten Spider-Mont jednak trochę laguje. Nie da się ukryć. Trochę bardziej niż tradycyjny Isaac, chociaż Isaac też pokazuje czasem swoje. Szup do łup, niekoniecznie. Taki efekt. Super, nawet pokazała, animacja nie wypaliła, fajnie, nie? Chciał pokazać, nie wyszło. Tu nie będzie bossa, więc raczej będzie tutaj. Owszem, trzeba uważać. Spajki. Łup. Pójdziemy sobie do góry, myślę, że tutaj gdzieś będzie boss. Teraz mamy walkę z matką, fajnie by było sobie właśnie nastakować. Mamy 12 monet. Sprawdźmy, że tutaj jest sekretny pokój, jeśli będzie... O, jest. To będą właśnie 3 monetki chociażby. Już mogę wchodzić do sklepu. Fajnie, gdyby dało się zdobyć jakiś teleport. A, niestety jest grid. Żeby steleportować się po walce z matką i ewentualnie do jakiegoś Devil Roomu bądź Angelic Roomu. Ostatnio ominąłem Devil Room, więc być może byłaby szansa na Angelic Room i jakiś item defensywny. No to hop, na mamuśkę. Mamy 6 bomb, więc w razie czego... O, jest cholera czerwona. Najważniejsze unikać tych giriej. Pewnie strzeli oczkiem. Zostawimy sobie te skały po środku. Przynajmniej na razie. To w razie gdyby strzelała z prawej lub z góry. No zawsze to uchroni od obrażeń jakichś przycisków i tym podobnych. Ale nie będzie większych problemów miał, więc jest dosyć duży damage. No i mamy Polaroid. Jak najbardziej. Polaroid nie zawsze się respi właśnie na matce, więc... No to trzeba uważać, zwłaszcza w tym modzie. Normalnie występował jako trinket, teraz występuje jako item pasywny. No i generalnie jest to jeden z core itemów właśnie na postać jaką jest Blue Baby, bo ona nie bazuje na czerwonych sercach, a na soul heartach, a Polaroid powoduje, że daje nam protekcję właśnie w przypadku kiedy mamy pół lub poniżej połowy serduszka czerwonego. Jeps, wyleciało nam pół soul hearta, spoko. Spróbujemy wykrzanić jakiś item, jest i on. W ogóle mam
problemy teraz z tymi spajkami, nie? Żeby tego unikać. Nie mam żadnego map awareness, więc nie za bardzo widzę mapę i gdzie się udać, więc idę tak na czuja, na lewo. Chodźcie, zrobimy wam pożogę. A, w ten sposób się nie da, więc z frontu ich, z frontu. Nice. A właśnie, bo miałem tika, dlatego tak łatwo poszło z matką też, nie? Zobaczmy, co tutaj jest. To złote skrzynie, niekoniecznie. Może jakaś karta The Sun albo coś w ten deseń odkryłaby mi mapę i mógłbym sobie się udać od razu na bossa. To by było całkiem okej. Okay. Fajnie przydałoby się Crystal Ball. Myślę, że też byłoby całkiem oks. Nie wiem nadal, co daje mi ten item. Pasywny, który kupiłem w Devil Roomie za 3 Soul Hearty. Wow. Ten niespotykany był. Aż go nie zauważyłem, ale szybko został zneutralizowany, więc nie miał za bardzo szans. Jebs w mięsko, jebs w mięsko. No i dobra, lecimy dalej, zobaczymy, co to za karta. Powinienem... A, The Emperor... Póki przeczyściłem, zostawię sobie ją na kolejny poziom, tak myślę. Tutaj bossa nie ma i go nie znajdę. Ale to wytrzymałe główienko. Dobra, kluczyk się przyda, mam nadzieję przynajmniej. Pójdziemy w tę stronę. Ale pożoga, nie? Miele, miele. Kurczę, oram jak korwin lewaków, nie? Ale trochę wytrzymałe jest to ścierwo. No i jest boss, super. Dobrze, że nie wykorzystałem tej karty The Emperor. Ale właściwie teraz to już jest pożoga, ja mogę to wszystko tankować i mam gdzieś, nie? Teoretycznie. No ale polecimy sobie na bossa i będzie Loki. O nie. Daddy Long Leg. A widzicie, już miał zabrane trochę hapa. To właśnie tick powoduje, że tego hapa ma mniej. Fajnie, że jest to teraz item pasywny. Z tego względu, że jako trinket właśnie nie mogliśmy zabrać takiego trinketu jak tick. On jest na tych postaciach, które bazują na Pageant Boy kolejny raz? Czy ja mam takie złudne wrażenie? Nie mam żadnego pojęcia, ale wydaje mi się, że jest po raz kolejny już. Dwa razy mógł mi się wydarzyć. Nie. Nope. Bak. Użyjemy karty The Emperor. Po co mamy się tutaj mielić? Dostanę, niestety. Nie dostałem. No okej, okay. No to lecimy. A tu też powinienem użyć bomby. Opa, kolego. Tutaj będą najci, więc nie wyszło. A powinno. Nie cofaj się, kolego, tylko... O Jezu. Dobra, no z najtami trzeba się pomęczyć, po prostu oni tak opóźniają rozgrywkę tylko. Ale są, teoretycznie są niegroźni. Teraz ten majster, teraz monstro. Ale chyba nawet go nie zespawnuje, bo nie zdąży. No teraz już ją oklepię po prostu, nie? Jakieś blokerzy. Dobra, zobaczmy, co to za karta. The Emperor. Wchodzimy do szolu i po prostu używamy karty The Emperor i jest koniec gry. Tak na moje. Jest i on, szatan. Szatan serduszko z Dragon Balla, kurwa. Po prostu epic, nie? A zapomniałem, że się kładzie bombę tu przed tego śmiecia. Wow! Wydrzebał mi, co za ścieranie. Oko, oko. Neutralizować. Jest gitara. Zrywają. No jak takie szmaty po prostu, nie?
Co oni mają zrobić właściwie, nie? Jeps. Jeps. I mamy szatana. Chodź, ciulu. Załatwię cię, zaoram cię. Ale lagi, nie? Jest rzeźnia. Little Gish go spowolnił. Kraczy mnie dotknie w ogóle, jest ciotą, ale ciota. Wow, dotknął, ale właściwie zrobiłem to tak specjalnie, bo zapomniałem jak działają jego ataki. Ogólnie myślałem, że z dwojga rąk to robił, ale chyba robi też. Robi po boki i dwa ataki na środek ma, jak się nie mylę. Cyk. Ej, czyli to trochę zmienili, bo on randomowo tym świetami powinien za mną wodzić nimi. Ocie chuj. Fakuj to ci byk. O! Na razienko. Na razienko, pozdrów babcie i rodzinę całą. Pozdrów Lilith i Belamiela też. Ot, i tyle. God damn, the chest po tym, no serio? Jak to jest możliwe? No dobra, zobaczymy. What, patrzcie to, mamy nowy item. Mamy nowy item. Mamy scapular, PhD, bierzemy wszystko i box of wires. To jest właśnie, nie wiem co ten item daje naprawdę, nie? Ale generalnie strzelamy takimi pomarańczowymi łzami jakby. I one jakby mają... coś jak infekcja? Nie mam żadnego pojęcia jak to działa. Czy zwiększają damage, zmniejszają resisty? Coś w ten deseń? Mogę tylko spekulować, ale tak być może jest. No, zobaczymy, może będzie maszyna i dodatkowy item. What? Patrzcie co mam. A donkey's jawbone. What? Mom's knife. Tylko z gira osła. Nie no, super, jaramy się, ale zobaczymy jak to działa w ogóle. To działa identycznie jak Mom's knife, ale co to robi w ogóle? Czy to ma jakiś damage taki większy? No takiego super to nie ma, ale... Ja tu mogę paść, nie? W ogóle. I tu miało być koniec odcinka, a tu zobaczcie jaki surprise, nie? God damn, nie mogę tego uniknąć w żaden sposób. Nie powinienem grida ostatniego, ale... No raczej tutaj padnę, ale co tam. A ważne, że skończyliśmy rozgryweczkę. O, hourglassa mi zadziałał. Jeszcze coś we mnie skoczyło, nawet tego nie zauważyłem. A, pająk. Super. Ale mniejsze obrażenia zadaje jakby, nie? Ale przytankujemy tego łosia tu. O, bardzo, bardzo małe obrażenia zadaje. Znaczy, wydaje mi się, że być może ja nie mam zbyt dużych obrażeń i ten Fire Raid właściwie to wszystko pomagało mi. Plus Parasite w pewnym sensie, to kiełznać. A, zerwałem, zapomniałem, że Eternal Heart nie daje mi życia. Okej, okay. No i co, to by było na tyle. Ja się już z wami żegnam. No i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, pytajcie. Ja z miłą chęcią odpowiem. Pomogę najwyżej w instalacji czy coś takiego. Może nagramy sobie jakiś poradniczek, jak tu zainstalować wszystko, żeby to wszystko ładnie, zgrabnie działało. No i oczywiście jakiś like, także będzie ok, czy jakakolwiek, czy jakiekolwiek udostępnienie, czy cokolwiek właściwie, jakakolwiek aktywność na kanale. O, widzicie, tutaj mamy jakiś ten item, to jest ten... to jest ten nóż jakby taki, co był w Devil Roomie. Kurczę, nie wiem co on daje, no dobra, tak czy inaczej, no to koniec. Trzymajcie się, papa, do zobaczyska, hej.